Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Satisfactory. Jestem mocno zadowolony, tak, usatysfakcjonowany tym, że gra wprowadziła nowe aktualizacje, pociągi, reaktory i wiele, wiele, wiele nowych rzeczy. Tak, jak widzicie, moja fabryka ciągle się rozrasta, ciągle mi mało, ciągle jakieś puszczam N-te poziomy taśm, ale o tym to w innym razem. Natomiast patrzcie, co tu się stało. Tutaj, co udało mi się odkryć? Ostatnio odkryłem, że mogę zrobić spadochrony. Tylko spoko, do spadochronu jest żelazne płyty. Nie wiem, jakie to spadochrony ze stali chyba, ale niech im będzie. Natomiast poziom 5. Mamy karabin. Tak, odkryłem technologię, że będę mógł sobie karabin produkować. Bardzo fajnie, pewnie to odblokuję. Tylko jeszcze nie mam chyba, czy mam, już nie wiem, czy obelisków. Poziom 6. Mamy to, co chciałem, czyli generator paliwa, który jest konieczny, bo już mocno nie wyrabiam z energetyką. To, co się dzieje teraz, to jest masakra. Do tego taśmociągi i windy poziomu 4. Rewelacja. Zrobimy, bo już komputerów mam na tyle. Później jetpacki. Sądzę, że też ogarniam. Maski gazowe. Sądzę, że nie. I słuchajcie, najnowsza aktualizacja. Pociągi. Kocham, uwielbiam. To jest mega rzecz, na którą czekałem, jak tylko widziałem pierwszy trailer gry, że tu są jakieś fajne pociągi. Tak. Uwielbiam pociągi. I to jest mega. I tylko 100 komputerów, 150 RAM modularnych, wzmocnionych i 200 silników. Wiecie co? Zacznę od tych... cudów. Naprawdę. Biorę, z tego względu, że mam, tam robiłem sobie komputery, przerabiałem fabryki, ale że dowiedziałem się o tej aktualizacji. W tym momencie rzuciłem wszelkie projekty, robię tylko pociągi. I gdzie ja wcisnąłem? Tak, tutaj mam trochę siarki, sobie przywiozłem z jakiejś kopalni. Tutaj mam komputery, 100 komputerów. Mam więcej komputerów, mam 140 jeszcze. No to optymalnie. Tak, dobra, pociągi Tesli napędzane prądem, jak najbardziej tak. Najlepsze jest to w tych pociągach, a zresztą pokażę wam, najpierw tylko ogarnijmy to. Technologia kolei, więc 100 komputerów. To jest tak. 200 silników, 150, dobra. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo na to czekać. 200 silników. Dam radę. 200 silników, to nie jest jakiś wyczyn dla mnie w tym momencie. I 150 RAM modularnych. Dobrze, mamy to. Jak widzicie, teraz fabryki nawet działają, choć wiem, że to jeszcze nie jest super wydajność. To jest taki... No umówmy się, że to jest taki, że siedziałem przy grze i budowałem i się surowce zbierały. Ale wydajnie to tak... Jeszcze... O, 14 minut na kolejny poziom. A new set of buildings and vehicles needed for long-range transportation has been made available. Tak. Dziękujemy, Asi. In addition to power conduction, rails-based transit ensures increased efficiency and reliability for both the transport of pioneers and cargo. Tak jest, rewelacja. Super, dziękujemy, Asio. Wezmę później, pewnie zrobię spadochron. Spadochron, karabin. Ogólnie dzisiaj podkrywam to wszystkie. No i co jeszcze nowego weszło? Słuchajcie. Tak, winda odblokowana. Mamy 1000 ciężkich ram modalnych, 1000 komputerów i 1000 silników. Silniki już mogę wcisnąć, choć nie, 1000 nie mam. Więc żeby wcisnąć tu 1000 każdego tego surowca, to trochę posiedzę. A co mi się udało ogarnąć jeszcze, tak z tych rzeczy, no tak mówię, fabryka, tam fabryka, mocno nadwyrężyłem energetykę, muszę energetykę poprawić. Tutaj poprzerabiałem to wszystko. Tam jest teraz ta fabryka komputerów, ale jak widzicie, wszystko to porozpinane, bo te pociągi cały plan popsuły, tak? Ale jest ropa. Ustawiłem trasę dla ciężarówki. Tak? Powiem wam, ciężarówka elegancka się ciężarówka prowadzi, zresztą wam pokażę. Odjadę trochę na kawałek. Patrz, jakie skręty. Tak daje. To się troszkę rozkręcimy. Rozpędzimy. Iha. Na piasku najbardziej to widać fajnie efekty. Ciężarówka jest genialna, jeżeli chodzi o w porównaniu do ciągników. Ciężarówka jest o wiele lepsza. Cofnijmy się, tak? Bo załapała mnie wieżyczka. Ciekawy, chyba to jest jakiś bóg, ale w tym miejscu, gdzie jest
teoretycznie ten rozładunek powstały takie słupki. Nie wiem, czy to mam traktować jako... Tylko na tym nie można stanąć, więc to jest traktowane, nie wiem. To jest według mnie jakiś bug, którego tu nie powinno być, no ale dobra, spoko. I tak to wygląda, jeśli chodzi o to. Natomiast teraz pociągi, zobaczmy, gdzie te pociągi. Mamy tak, tutaj pojazdy pewnie to będzie. Lokomotywa potrzebuje, ulala, wagon towarowy, stacja kolejowa, komputerów potrzebuję, o ja. Tu jeszcze widzę nieprzetłumaczone freight platform, empty platform i railway. Railway to są, aha, empty, czyli tak, potrzebuję lokomotywy elektrycznej i wagon towarowy na pewno, stację kolejową, żeby przesyłać prąd i ładownię, czyli, okej, czyli to jest tak. Tak, tak, no i oczywiście railway. Mniej więcej mamy listę to do, co muszę przygotować. Tak jest, do ogarnięcia. Już mniej więcej wiem, gdzie te pociągi pierwsze zrobię. Oddaj mi to wszystko, dobra. Zrobimy względem tej góry jednak. Tutaj, tutaj, tutaj. Aha, i wprowadziliście jeszcze takie cienkie fundamenty swoją drogą. Mamy tutaj, mamy wymiar 8 na 4, na 2 i na 1. Ale, co ciekawe, w ścianach to było? Nie. W organizacji też fundamenty się jakieś pojawiły. I to jest ewidentny bug, bo patrz, tu jest jedynka i jedynka, więc na pewno tutaj pomylili sobie numerację. Nie, no damy radę, planszówki. Pewnie zagramy w tą, Scytę. Polską, bardzo przyjemną gierkę. Więc na pewno w to zagramy. Skrytę. Dobra, ciśniemy w tym kierunku, to jest tak. Jak będzie tor szedł w tą, to teraz tak, ułożymy to ładnie. Trenowałeś, to bardzo się cieszę, że trenowałeś. Będzie godny przeciwnik w takim razie. Tą bardziej. Niech będzie w tą troszkę. I tak to będzie szerokie. Nie zaskoczył, a tutaj krzaczek jedynie co wezmę. Jeszcze tutaj. Tutaj krzaczek do zabrania. Tak, jedynie zabieram krzaki tam, gdzie faktycznie wystają. Tak to nie ruszam tej przyrody. A nóż widelec może faktycznie ma to znaczenie, bo słyszałem też opinię, że im więcej niszczymy terenu zielonego, tym większe lagi także się pojawiają. Może takie specjalnie właśnie. Dobra, mamy tak, pojazdy, stacja kolejowa. Chcę jechać w tym kierunku, w tą stronę do ropy, tak? Czy w tym kierunku chcę jechać? Nie no, w tym. Zresztą sam nie wiem, na razie to wiecie co, zbuduję tak... jak tu, to zobaczmy, te platformy będą wyładowywane w tym kierunku, bo tak jak będzie jechało to w tamtym. Nie, to musi być w tym. Tak, więc to będzie w tym kierunku, bo inaczej bym się zamotał z tymi przewodami, z tym wszystkim. Ja, pięknie. Okej. Okay. Zmieńmy nazwy, Skowende C, szacunek dla twórców, ale nie. Skowende C nie będzie, to będzie baza ropa. Enter. Mamy baza ropa, super. I teraz do tego, jak pięknie to wygląda, mają. Jestem po prostu taki, taki zachwycony. Raz. I dajmy na razie dwie. Okej, okay. I teraz tak, lokomotywa. Nie mam nadajników, a to jeszcze nadajników wymaga, ojej. A bo lista się zwinęła, no właśnie, lista mi się zwinęła. Okej, railway. I tutaj damy jeszcze fundament, bo to brzydko by wyglądało bez tego fundamentu. Bo widzę, że towar nam wyciekło tędy. I moi drodzy, lecimy. Idę. Tarararam. Cach, ciach, 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 ciach. Ciekawy jestem, jak długie mogę to prowadzić. Już tu jest za długie. Mhm.
Czyli dotąd. Tutaj bym chciał fundament i tu będzie szło do góry, żeby by nie było. Ale najpierw pójdę pod nadajnik. Ale wiecie co, jak już idę w tym kierunku, to ogarnę sobie jeszcze jedną rzecz. Jetpack. Dlaczego? Tutaj będzie budowanie z tymi torami, będzie budowanie na zasadzie, dużo będzie latania, dużo poskakiwania. Bo wiecie, nie wszędzie gdzie mogę podskoczyć, fajnie byłoby podlecieć do góry. Więc chcę odblokować teraz te jetpacki. Nie wiem wprawdzie, czy mi starczy komputerów na to. Bo teraz może być z tym duży problem. Bo mam tylko komputerów, mam 38. A no właśnie. Aha, tutaj jeszcze mam, dobrze. Powinno styknąć tak na styk, żeby to było. Ląduję, poczekajcie, szukam, nie widzę. Widzi ktoś bydlaka? O! Jak mnie wystraszył. Dobra, jest. I teraz pytanie, co byłoby ważniejsze dla mnie w tym momencie? Albo generator paliwa, albo ten jetpack. Zróbmy tego jetpacka. Tylko pytanie, czy jetpack przyjmuje zwykłe paliwo, czy nie? Dobrze, spróbujmy jetpacka. Poproszę, ja poproszę teraz jetpack. Okej. Za 11 minut. R&D inflated your pocket dimension and has provided a jetpack which operates on low base fuel for increased navigational capabilities as well as odds of survival. Tak, 5 inventory slot, bardzo fajnie. Niedługo to bym miał to full. Ale teraz chciałbym zobaczyć jetpack. Produkcja z plastik, płytka drukowana, guma. Szybko biegi, spoko, ale jednak... Jest jetpack. Dobra, i teraz tak. Czy on będzie używał biopaliwa? Pytanie za 100 punktów. Jetpack. Nie. Używa. Albo nie używa, bo się nie regeneruje. Czy on co, miał w standardzie u siebie? Ciekawe. A co sobie teraz sprawdzę? Nie. Muszę mieć produkcję paliwa. Czy jeszcze jedna rafineria. Jestem już przy stacji, możemy ogarnąć tory. Żeby tory ogarnąć, to ja sobie je ustawię już jako tutaj trójka, czwórka, nie, czwórka to nie, tylko trójka. Bo na razie nic innego nie będę robił, tylko to. Te nasze tory. I tak dotąd. Ładnie tutaj będzie szło tędy. Ale to ładnie idzie. Ale to pięknie idzie. Dobrze, i tutaj chciałbym do góry, tam, tam do góry. A żeby tam się do góry wzbić, to ja sobie wezmę mój jetpack. Już mam jetpack, tak. Jej, ale fajnie. No właśnie o to mi chodziło. O. I tu chcę się dostać tu. Na wyżynkę. Tylko, że tutaj fajnie byłoby taki fundament mieć, więc czwóreczka. Jakiś fundament tu ułożymy. Bo to później... A właśnie, wróć, żeby nie zużywać bardzo tego jetpacka. Później będziemy chcieli jechać w tym kierunku, tam. Więc to w tym kierunku trzeba ustawić. Okej. Co my tak tu gwizda? Dobra, jetpack, gdzie mam ten szybkobiegi? Tu są. A sam rozlub, widzicie? To się to, tym później zajmę. Ale nie chciałem lokomotywy, tylko chciałem. Mi już się recepturka podzrąbiła. Okej, mamy to. Tu. Spoko. Kształt. Wiem wam, akceptowalny.
Ej, dobra. Teraz. Stacja. Tylko pytanie, czy stać mnie? Nie, stać mnie. Dobra. Czyli tak, tutaj byłoby to było tak. Tylko jeden haczyk. Nie w tym kierunku. A nie, to dobrze. Pytanie, nie mogę tego rozebrać już? A już myślałem, że nie mogę rozebrać. Okej, okay. Nie mogę rozebrać, jeżeli nie mam stacji kolejowej, to już wiem. Kierunek ma być ten. A no właśnie. Tu. I tutaj platforma. I na razie mnie tyle tu interesuje. I więc to mogę stąd tu połączyć? No nie bardzo, chciałbym jeszcze to przedłużyć. Dorzućmy jednak może plus te platformy. Okej, okay, fundament. Ale tu nie mogę z jakiegoś powodu. Słabe. Pojazdy. Dobra, pal 6. To setup. Spadaj setup. A, że jest zbyt giętka, wygięta. Okej, okay, rozumiem intencje twórców. Takie coś. Nada się prędzej. Proszę bardzo. Skoro takie coś się nada, to niech tak będzie. Jedę. Aż policzę ci. 1, 2 i 3. Gdzie masz czwarte? A, że na internecie. A możliwe. Ale by normalnie przeskanowało przecież. Nie wiem, z czego to wynika. Też widziałem, że pokazuje, że jest 4, no ale widzisz. No, ciśnij. Tak, przy rozpędzaniu mega żera mocy, ale później normalnie już. I dojechaliśmy do stacji końcowa ropa. I teraz w sumie mogę zrobić taki myk, że bo mi starczy surowca na to. Na razie, tymczasowo, na potrzeby mogę to połączyć. Właśnie też to, że jak łączę, to samo powinno się dostosować, że ja chcę to połączyć. Nie wymyślać, że nie mogę. Zbyt kręty, zbyt kręty. Sam żeś był zbyt kręty. O! I mamy zwrotnicę, słuchajcie. I dzięki temu ciuchcia można wracać. Na razie nie potrzebujemy nigdzie więcej jeździć, więc to nam wystarczy. A tu robimy taki myk, że tu będzie nam ropę ładowała. A nie to. Już nauczyłem, że pod trójką mam taśmy. Tu nam ropę będzie ładowało. Tylko tak, tu ładuje. W sumie pompa ropy źle stoi w tym momencie. Pompa ropy ustawmy sobie w naszym kierunku. Rafineria ropy, tak. Nie rafineria, przepraszam, nie żadna rafineria, tylko pompa. O! Tak stoi. Magazyn nam potrzebny, więc zabieramy. Powiedzmy, że na razie niech tak stoi.
Bo i tak tu jeszcze jest magazyn. Logistykę też mam ciągle 3. Tu. Stąd idzie tu. Stąd idzie ropa tu. I to będzie stacja ropa. Patrzcie, zużycie prądu. To nawet nie wywaliło. Myślałem, że wywaliło nam. Ropa. Stacja. Aha, wróć. Stacja. Ropa. Drugą lokomotywę na tył zaraz zobaczymy swoją drugą, bo nawet nie wiem. Stacja ropa. Dobra, dojedźmy teraz do domu. Trzymać kapelusze, jedziemy. Rozpędzam się na full. Ile maszyna wyciągnie teraz? Oczywiście, tak jak mówię, ja będę sobie poprawiał to wszystko jeszcze. Będę sobie większość tych torów może prostował, bo widzę, że są takie przegięcia w niektórych miejscach, na przykład tutaj, gdzie mógłbym spokojnie po prostej dawać. Będę te stacje sobie poprawiał, to wszystko sobie kosmetycznie robił, ale to mówię, to już później. 119 na razie rekord, więc to i tak jest szybkość o wiele większa niż samochodem. Może tu takie mega przegięcia mi wyszły, o jest. Strasznie. Ale ładnie, ten dźwięk. Sto dwadzieścia siedem, sto dwadzieścia dziewięć. No, przeciążenie 20 G jak nic. Ze 130 do 0. No, 135 najwięcej. Dobra. No i teraz tutaj zrobię to samo. Oczywiście, mówię, to jest tylko na potrzeby teraz naszych, żeby to jeździło i woziło mi tą ropę. Tak, to jest kierunek. I właśnie to jest co? O co chodzi? Ten budynek, stacja kolejowa, gdzie jest ten napis, to jest element wyjazdowy, czyli pociąg musi wjeżdżać od tej strony i ustawiony być w tą. Strzałki nam podpowiadają, logiczne, no nie? Więc ta rozdzielnia, która jest tutaj, w tym miejscu, zadziała tak, aż już sobie sam pociąg załapie, tak, że on nie pojedzie teraz prosto, tylko pojedzie w tą stronę, tą rozdzielnią i nawróci i się ustawi do rozładunku. W innym wypadku nie rozładuje nam. Jak ja teraz wjechałem, to on, nawet jak go postawię idealnie pod tymi do rozładowywania, to on się nie rozładuje. Taki haczyk to jest z tym wszystkim. No stoi. Nie wiem, czy nie za długo teraz stoi. Czyżbym jednak przez usunięcie tego... Naprawmy to. Baza ropa. Stacja ropa. A już hamuję. No i będzie rozładowanie teraz. Dajmy do góry. Ale może nie stoimy na kontenerze akurat. O, z tej perspektywy zobaczmy. Pomyślcie, że mogę, nie ma problemu, ja mogę sam to zbudować, no ale wolałbym z wami. To może ja bardziej się skupię na torach, a... I teraz jedzie. O, pełen kontener. I teraz tak, bierze. Pyta. Animacja jest według mnie bardzo dobrze zrobiona. Pusty wagon pewnie. Ciekawie jestem, czy na wagonie mogę siedzieć.
Mogę! Mogę! Jadę! Poczekaj, czy mnie rzuci. A tu to nie jechałem. Tak, że trzepię strasznie. Ale powiem wam, dobra miejscówka, mogę sobie zrobić drugi wagon. Jak będę potrzebował, to będę to nie towarowy, tylko osobowy. Dobre. Podrzucimy się tam i podepnę tą rafinerię, bo ten węgiel będzie działał albo nie będzie. Ja, ale pędzę. Pokażę wam teraz załadunek, jak wygląda. Ło, jak się iskry sypią. Ciekawe, jaką prędkość robi. W międzyczasie. Okej, wysiadamy w biegu z pociągu. Stacja ropa. I teraz będzie załadunek. No i tak to się można nawozić. Tak jak pisałeś na początku, niby właśnie Early Access aż takie rzeczy poprowadzali, no to proszę was. O czym mowa? Nie? O, proszę. Zabiorę mu. A sam pojedzie beze mnie. No dobra, to niech jedzie. A ja sobie to przepnę, tak jak rozmawialiśmy. Aha, bo w sumie tutaj ropy nie produkowałem. A widzicie, czy dobrze, że wróciłem. Bo się okazuje, że my tu nawet nie mieliśmy podpięcia. I jest prąd? Jest. Teoria się zgadza? Zgadza. Węgiel mogę zabrać? Mogę. Nawet ślimaka miałem, żeby to działało. I tej ropy się pozbędziemy. No i dlatego w tym miejscu prawdopodobnie zrobię całą rafinerię. Całą, właśnie rafinerię, całą po prostu tutaj kotłownię na ropę, tę energetykę tutaj całą. Jak? Nie jest to Early Access, ponieważ ja jest typem snapshotów z Coffee Stain Studio. A może i tak. No i patrzcie, tu się znowu tankuje. Przerzućmy już resztę tu. Zabierzmy resztę tych rzeczy. I teraz zakładając, wrzucę faktycznie tutaj beton. To mi to przywiezie. Ale tego nie będę robił. Bez sensu. No dobrze, moi drodzy. Takim to akcentem będziemy kończyć. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście. Zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji, do polecania oczywiście dla osób, które oglądają ten materiał w retransmisji. Trzymajcie się ciepło. Cześć! I ciuchcia jedzie. Na razie!